21 sierpnia, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Urząd Wojewódzki pozytywnie rozpatrzył wnioski o przywrócenie linii autobusowych w ramach rządowego projektu List z przeszłości, czyli tajemnicza butelka z zawartością znaleziona w Zdzieszulicach Dolnych. 10 zakwalifikowanych projektów do budżetu obywatelskiego. Wrócić na miejsce godne PGS Kry. Czekam na każdy trening. Nowe połączenie autobusowe, tam gdzie dotychczas ich nie było, zatwierdził Zarząd Województwa Łódzkiego. Wśród nich znalazły się te dotyczące Bełchatowa. W sumie w województwie łódzkim objętych dopłatą zostaną 92 nowe linie autobusowe. Jeśli chodzi o Bełchatów, przywrócone zostaną 3 połączenia autobusowe na trasie Bełchatów-Piotrków-Trybunalski przez Wolę Krzysztoporską, Bełchatów-Szczerców-Rusiec oraz Bełchatów-Kalisko-Radomsko. Wymienione połączenia zaproponowane zostały przez Zarząd Województwa. Na wniosek Starostwa Powiatowego uruchomione zostaną 4 dodatkowe połączenia autobusowe Bełchatów-Zelów-Paszczewnice, Bełchatów-Zelów-Wygiełzów-Mauryców, Bełchatów-Rożniatowice-Wola-Mikorska-Zerów oraz Bełchatów-Kalisko-Piaski. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie łódzkim uruchomionych zostaną 22 linie o łącznej długości 6365 km oraz ponad 3000 nowych przystanków. Jeszcze w tym roku w ramach programu w województwie łódzkim wykonanych zostanie ponad 62 tysiące kursów. Państwo na każdej z tras do 1 km dołoży złotówkę. List z przeszłości, zamknięty szczelnie w butelce, odnaleziono podczas prac remontu budynku dachu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych. Wiadomość z przeszłości doskonale się zachowała i wywołała spore zdziwienie wśród ekipy remontującej obiekt, jak i wśród pracowników Centrum Kultury. Butelkę schowano za kominem, a w niej wiadomość sprzed prawie pół wieku. To dokładny spis pomysłodawców i budowniczych Domu Kultury w Zdzieszulicach Dolnych, które obecnie jest Gminnym Centrum Kultury i Sportu. W posiadanie tej butelki weszliśmy w momencie rozbudowy i zmiany dachu na Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych. Butelka znajdowała się przy kominie i w tej butelce był list, w którym były spisane główne osoby, które przyczyniły się do budowy jakby centrum, wtedy Wiejskiego Domu Kultury. Znalezisko wywołało spore poruszenie. Starsi mieszkańcy zaś przypomnieli sobie, że powinna być jeszcze jedna butelka. Tej póki co nie znaleziono. Oczekiwaliśmy, że będzie jeszcze przy drugim kominie jeszcze jedna butelka, ale przeszukaliśmy, ekipa remontowa przeszukała, okazało się, że nie ma. To jest jedyna butelka. Myślę, że oprawimy ten list w ramkę, będzie wisiała ramka na honorowym miejscu gdzieś w Centrum Kultury, a butelkę zachowamy. Z listu dowiadujemy się nie tylko tego, kto przyczynił się do budowy obiektu, ale ile ta inwestycja kosztowała. Według autora listu na ten cel przeznaczono 448 tysięcy złotych, a większość prac mieszkańcy Zdzieszulic wykonali w czynie społecznym. Propozycje złożone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przeszły weryfikację. Zakwalifikowano 10 spośród 17 zgłoszonych pomysłów. 2 wnioski dotyczące Grocholic połączono w 1 zaakceptowany. Komisja pozytywnie zatwierdziła 6 propozycji tzw. twardych projektów oraz 4 miękkie. W grupie pierwszej najwięcej propozycji dotyczy inwestycji infrastrukturalnej. Wśród niej modernizację placu zabaw na przetarzu czy osiedlu budowlanych, przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim czy doposażenie w sprzęt do ćwiczeń Centrum Aktywności Cafe Senior Rai. W grupie zakwalifikowanych projektów miękkich znalazły się sterylizacja kotów i psów czy propozycje Zdrowie na Plus. Od wtorku do poniedziałku 26 sierpnia pomysłodawcy odrzuconych 7 projektów mają czas na złożenie odwołania. Do 30 sierpnia znana będzie ostateczna lista proponowanych zadań. Wówczas pomysłodawcy będą mogli rozpocząć kampanię promującą projekty. Mieszkańcy Bełchatowa od 16 września do 24 września będą głosować na wybrane propozycje. W tym roku głos będzie można oddać tylko na 1 miękki i 1 twardy projekt. Do rozdysponowania na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego jest 1,5 miliona złotych.
Starostwo powiatowe po raz ósmy organizuje piknik stowarzyszeń. Impreza już w najbliższą sobotę od godziny 15. Swój udział zapowiedziało w imprezie 27 stowarzyszeń działających na terenie powiatu bełchatowskiego. Będzie to okazja do ich bliższego poznania. Piknikowi zawsze towarzyszą dodatkowe atrakcje. W tym roku przygotowano dwie wartościowe nagrody niespodzianki. Jedna wylosowana zostanie wśród wystawców, druga wśród mieszkańców, którzy zechcą przyłączyć się do zabawy i zgłosić swój udział. Jednostka Strzelecka 1001 zaprasza na 11. edycję pikniku strzeleckiego do Okręgwicy pod Sieradzem. Piknik ma charakter wyłącznie rekreacyjny i jest okazją do wypróbowania swoich sił i celności. Będzie można postrzelać z różnego rodzaju broni i to pod okiem instruktorów. Dystans od 10 do 100 metrów, cel to metalowa tarcza. Pakiety przygotowane będą zarówno dla tych, którzy mają doświadczenie, jak i małe dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze strzelaniem. Bełchatowski strzelec zaprasza w sobotę 31 sierpnia w godzinach od 10 do 18. Drużyna ma spory potencjał i to uprawnia nas do myślenia, by walczyć o podium plus ligi, zaznacza sternik bełchatowskiego klubu. Do kolejnego sezonu trzeba podejść z czystą kartą i wrócić na miejsce godne PGS Kry. Czy będzie złoto? O tym Konrad Piechocki, prezes PGS Kry Bełchatów. Ten okres przygotowawczy nie należy do najprzyjemniejszych, bo jest to bardzo ciężka, codziennie, niejednokrotnie, po dwa razy w ciągu dnia ciężka praca, by dobrze się przygotować do sezonu ligowego, więc dużo ciężkiej pracy przed chłopakami, więc to zdrowie na pewno im się przyda. To jest tylko sport, wszystko się może zdarzyć. Oczywiście ten sezon, który się zakończył w kwietniu, można oceniać dwojako. Z jednej strony odnieśliśmy przy tak dużych problemach bardzo duży sukces, uważamy, zajmując ex aequo z tak mocnym zespołem jak Perugia, trzecie miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów, jesteśmy trzecią drużyną w Europie, a z drugiej strony ze względu na te problemy, o których mówisz, bardzo trudnym sezonie i wymagającej lidze znaleźliśmy się poza strefą medalową. Tak jak każdy inny zespół przystępujący do rozgrywek plus ligi, startujemy z punktu zero i każdy, kto do tych rozgrywek przystępuje, myśli o zdobyciu medalu czy mistrzostwa Polski. Uważam, że potencjał grupy jest bardzo duży, który uprawnia nas do myślenia o tym, by walczyć o medale, a czy to będzie złoto, zobaczymy. Pomimo młodego wieku uważam, że trener Michał Mieszko Gogol zebrał już ogromne doświadczenie, blisko 12 lat pracujący przy parkietach plus ligi, z ogromnym doświadczeniem, samodzielnie prowadzący też już zespoły, między innymi w realizacji tak trudnego, uważam, dla niego z różnych względów projektu zeszłorocznego w Szczecinie, czy w końcówce sezonu w Olsztynie, pokazał, że ma ogromną wiedzę, warsztat i potencjał. Dostaje szansę w naszym klubie wraz z trenerem, który jest związany od dziecka z nami, czy poprzez całą swoją karierę zawodniczą, pracę z drugim zespołem, z sukcesami mistrzostwami Polski juniorów, Radkiem Kolankiem, z trenerem przygotowania fizycznego Maćkiem Michalikiem, do którego trener Gogol, a co jest niezwykle istotne, ma ogromne zaufanie po kilku latach współpracy w poprzednim miejscu. To wszystko, uważam, przełoży się na ten właśnie entuzjazm, o którym mówisz, na dobrą pracę, na jakość i sukcesy PGS Kry Bełchatów w nadchodzącym sezonie. Siatkarze bełchatowskiej Skry przygotowują się do nowego sezonu. Wśród graczy PGS Skry pojawiły się nowe twarze. Jedną z nich jest Norbert Huber. Młody reprezentant Polski gra na pozycji środkowego. W bełchatowskim składzie czeka go zatem spora konkurencja. Cieszę się, że dzisiaj już startujemy. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie ciężko na początku, ale fajny okres, który przygotuje nas do sezonu. Mam nadzieję, że pokażemy... Oczywiście to tylko melodia przyszłości. Mam nadzieję, że udowodnimy
wyszłość w każdym spotkaniu, że będziemy w każdym meczu walczyć na 100% i że będzie super atmosfera i super granie. Jest bardzo duża rywalizacja, bardzo się cieszę, że mogę być w tej drużynie, że mogę rywalizować z takimi zawodnikami o występy w każdym meczu. Wiadomo, że będzie różnie, będą gorsze i lepsze momenty w sezonie, ale jestem pełen optymizmu i jestem bardzo zadowolony i czekam na każdy trening, na każdy mecz. Najważniejsze jest teraz, żebyśmy się dobrze dogadywali, poznali, spędzali trochę czasu. No i trenowali, pracowali na dobrą grę i na cały sezon. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.